Skoro przywołaliśmy tajemnicę młodości, to nie sposób nie przywołać jako kolejnego kroku, tajemnicę, którą nie sposób nie wyrazić innym słowem, jak wstać. To jest słowo klucz jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w tym wydaniu corocznym w niedzielę palmową przez kolejne lata, z finałem w Lizbonie, który planujemy przeżyć w 2022 roku. Razem z papieżem i młodymi całego świata, wstać. Jakże ważne jest, abyśmy potrafili zobaczyć, że czas rekolekcji, szczególnie dla ciebie, mój młody przyjacielu, to jest właśnie taki moment, kiedy ty nie możesz zostać obojętny. Kiedy powinieneś rzeczywiście przyjąć to wszystko, co jest doświadczeniem twojego życia, jako okazję do tego, aby przyjść do Boga, aby przyjść do Chrystusa. Zobacz, ten moment, kiedy młody człowiek w Ewangelii przychodzi do Chrystusa, właściwie w bardzo oczywisty sposób pokazuje, że On staje tam z bogactwem całego swojego dotychczasowego życia. I to jest moje zaproszenie dla Ciebie. Stań z bogactwem Twojego życia, jakim ono jest. Oczywiście to wstanie, to pójście, ta decyzja. Będzie niosła w sobie wiele nadziei, ale może i wiele lęków. Bo oczywiście uświadamia nam również i to, że w nasze życie wpisane jest tak wiele różnych doświadczeń, tak wiele różnych spraw i sytuacji, które może sprawiają, że rzeczywiście gdzieś to, co Ty przeżywasz, jest tylko w Tobie. Nikt o tym nie wie, nikt tego nie jest w stanie poznać. Co więcej, może i nawet Ty sam nie do końca jesteś przekonany. Co się tak naprawdę w tobie dzieje? Mogą być to te piękne sytuacje Twoich marzeń i pragnień, z którymi się jeszcze z nikim nie podzieliłeś. Ale może być to również i to doświadczenie tak wielu różnych sytuacji, które gdzieś sprawiają, że to, co inni wnoszą w nasze życie, może wnieśli w Twoje życie, sprawiły, że czujesz przygnębienie. Czujesz może gdzieś, że to, co jest. Nadzieją, Twoimi planami, gdzieś już w jakiś sposób zostało zahamowane. To, co Ojciec Święty zaznacza w swoim fragmencie listu, to wielkie przypomnienie i to świadectwo, że gdzieś może w Twojej duszy jest krzyk, którego nikt nie słyszy. I to jest, moi drodzy, ta wyjątkowa okazja, aby właśnie ten czas rekolekcji był tą. Sytuacją, tym momentem, kiedy my rzeczywiście wstaniemy, kiedy zrobimy ten krok, kiedy, jak ten młody człowiek z Ewangelii, staniemy rzeczywiście przy Chrystusie i zatrzymamy się i upadniemy na kolana. Cóż oznaczają te kolana? To jest ten moment, kiedy my uświadamiamy sobie, że sami sobie nie damy rady, że to wszystko, co przeżywamy, bez względu na to, czy mamy kilkanaście, dwadzieścia kilka, trzydzieści kilka czy więcej lat, to rzeczywiście się nie dokona bez pomocy kogoś innego. I to jest ten motyw, który bardzo mocno jest dzisiaj kierowany do Ciebie. Wstań, podejdź, aby to wszystko, co jest wpisane w Twoje życie, aby się mogło na nowo dokonać, abyś mógł zobaczyć to, co jest wartością Twojego życia abyś potrafił rzeczywiście też z całym przekonaniem i z całym zaufaniem przyjąć obecność Chrystusa jako tego, który Cię wysłucha, jako tego, który jest wsparciem, jako tego, któremu można to powiedzieć, co niesiesz, co przeżywasz, co jest Twoją radością, a co jest może Twoją obawą. Wstań.